Przechodzimy do punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Pani burmistrz, chwileczkę jeszcze, bo ja tutaj mam z tamtej, z poprzedniej sesji. Informacja do wszystkich państwa radnych, którzy zadawali pytanie dotyczące cieków wodnych na terenie gminy Lubawka na poprzedniej sesji. Dostałem informację z powiatu kamiennogórskiego dotyczącą stanu cieków wodnych na terenie gminy Lubawka. Mając na uwadze interwencję radnych gminy Lubawka w związku ze złym stanem cieków na jej terenie, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców oraz ich mieniu, proszę o zabezpieczenie w budżecie na rok 2024 niezbędnych środków finansowych na wykonanie prac na ciekach będących pod Państwa zarządem. Jest to kopia pisma do naszej informacji skierowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zarząd we Wrocławiu. I również tutaj jest, jeżeli chodzi o cieki wodne, odpowiedź dla pani radnej Aldony Ochmańskiej, że pismem z dnia 18 września 2023 roku kierownik nadzoru wodnego Kamienna Góra, pan Kacper Czafurski, reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, poinformował tutejszy urząd, że prace utrzymaniowe w obrębie cieku Złotna na działce numer 717/7 obręb Miszkowice były przeprowadzone w 2022 roku i obecnie nie planują prac na wskazanym terenie. Bardzo proszę panią burmistrz o udzielenie odpowiedzi. Można zaprezentować tę statuetkę, którą gmina Lubawka otrzymała. To jest właśnie statuetka, którą gmina otrzymała jako wzorowa gmina za działalność edukacyjną i kulturalną. Taką samą mamy za działalność społeczną. Postawię tutaj, żeby było widać koło przewodniczącego, bo on też jest autorem tego sukcesu, tak jak wszyscy tutaj Państwo siedzący na dzisiejszej sesji, kierownicy jednostki organizacyjne. I odpowiem na pytanie, a właściwie przedstawienie apelu mieszkańców domków w Tkaczy, którą przedstawił pan radny z Brzyzny, a później w kolejności na pytania będą odpowiadać pan Marcin Makaś, pani Daria Powązka i pan Ireneusz Kolciński. Mieszkańcy Domków Apostołów nie mają się o co martwić i czym się przejmować, bo nikt nikogo tam stamtąd nie będzie wysiedlał bez ich zgody. Od 8 lat jest sukcesywnie niezasiedlanie ponownie zwolnianych domków. I to jest taka zasada i tak będziemy robić w dalszym ciągu, chyba że znajdziemy nowe mieszkania, które będziemy mogli zaoferować mieszkańcom i mieszkańcy zgodzą się na przekwaterowanie, na przeniesienie z domków Tkaczy do innych, wygodniejszych budynków. Jesteśmy na etapie organizowania środków na gruntowną przebudowę, nie przebudowę, gruntowną przebudowę, bo nie ma słowa modernizacja w prawie budowlanym, na gruntowną przebudowę domków Tkaczy. Przede wszystkim wyeliminować chcemy stamtąd ogrzewanie stałopalne, żeby zabezpieczyć drewnianą konstrukcję tych domków przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami, bo to dobro należy cenić. Natomiast generalnie to jest moje zdanie i tak i w tym kierunku się od 8 lat trzymam, żeby domki Tkaczy były wykorzystywane na cele usługowe, tam dawne zawody czy usługowa wartość, użytkowanie tych domków powinno być usługowe. Ale tak jak mówię, dopóki nie znajdziemy warunków zaakceptowanych przez mieszkańców, tych jeszcze wykorzystywanych jako mieszkania, mieszkańcy mogą sobie spokojnie tam mieszkać, nikt ich stamtąd nie będzie wykwaterowywał na siłę. Ale w kolejności, jeżeli będą zwalniane domki, tak jak były zwalniane ostatnie 4 domki, przez te 8 lat chyba się zwolniło 4 domki, one nie są zasiedlane ponownie jako mieszkania. Bardzo proszę, pan Marcin Makaś. Wystarczająco odpowiedziałam, panie radny? Tak, wystarczająco. Dziękuję. Witam serdecznie. Co do naszego stoku lubawskiego, tak jak radny mówił na komisji, jesteśmy technicznie przygotowani
Do jego uruchomienia przeszliśmy sprawdzanie liny, bieżące naprawy i sprawdzanie stanu mechanizmu wyciągu oraz protokół mamy pozytywny też, jeżeli chodzi o instalację elektryczną. Jedynym warunkiem teraz dla nas jest pogoda. Jeżeli warunki będą sprzyjające, im szybciej ta pokrywa ścieżna zacznie się zbierać, tym szybciej będziemy próbowali wyciąg uruchomić. Kamera na wyciągu w tej chwili jest nieczynna. Pracujemy nad tym, żeby była czynna ponownie. Co do strony internetowej, zapraszam wszystkich na Facebooka. Jest tam domena Lubawski Stok Narciarski, którą jeżeli stok wystartuje, mam nadzieję, że wystartuje, będziemy na bieżąco aktualizowali. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę panią kierownik Darię Powązką, zapraszam tutaj do mównicy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych na sali posiedzeń, wszystkich mieszkańców oglądających nasze obrady. Na początek zacznę od najważniejszego tematu, a właściwie towarzyszącego nam od prawie tygodnia, a właściwie od warunków i panującej aury. Na początek chciałabym bardzo przeprosić wszystkich mieszkańców w moim imieniu, w imieniu władzy za warunki, które panują, za to, że śnieg nie jest usuwany w terminie, w takim, jaki powinien i jakich go państwo oczekują. Chciałabym też poinformować, że sprawujemy całodobowy nadzór nad pracami, które wykonuje firma Intertrans. Na bieżąco wysyłane są w teren pojazdy, które starają się utrzymywać dla państwa warunki, które będą odpowiednie i będą dbały o państwa bezpieczeństwo. Chciałabym tutaj też, korzystając z okazji, poprosić państwa o też troszeczkę zrozumienia i cierpliwości. Często nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, że śnieg sypie, tak jak wczoraj od godziny 19.30 nieustannie, praktycznie do drugiej w nocy, bo telefony się urywały. Razem z panią Agatą Sosnowską, pracownikiem wydziału, mamy również całodobowy nadzór i całą dobę odbieramy telefony służbowe, które są z nami również w domach i państwo z tego korzystają. Też bardzo dziękujemy za podpowiedzi i wskazówki, gdzie pracownicy powinni być wysyłani, ale tak jak już mówiłam wcześniej, naprawdę staramy się, dokładamy wszelkich starań, ale też prosimy o cierpliwość. Mapa, o której wspomniała tutaj pani wiceprzewodnicząca, pani Izabela, zostanie przez Wydział Inwestycji przygotowana. Uważam, że jest to bardzo dobra propozycja, która w pewien sposób pomoże mieszkańcom w rozpoznaniu tematu, które drogi należą do jakiego zarządcy. Chciałabym również przypomnieć o dbaniu o chodniki, które znajdują się na terenie gminy Lubawka. Mówiłam już o tym w roku ubiegłym, ale przypominając, za chodniki, które znajdują się w bezpośredniej które bezpośrednio przylegają do posesji, odpowiadają mieszkańcy. Także chciałabym, żeby też państwo zwrócili na to uwagę i dbali o chodniki, które powinni państwo również odśnieżać. Te, które powinniśmy, są na bieżąco odśnieżane. Tutaj też zobowiązuję się do tego, bo również podjęłam rozmowy z panem wykonawcą, które pozwolą na poprawę jakości świadczonych usług, aby wyjazdy, które są dokonywane, były rozpoczynane w godzinach wcześniejszych niż odbywało się to do tej pory. Gdyby pojawiały się jakiekolwiek problemy w kontakcie z wykonawcą, w problemie poruszania się po terenie naszej gminy, zapraszam również do kontaktu. Informacja z wykazem telefonów została przekazana na media społecznościowe gminy, na Facebooka, na stronę internetową. Jesteśmy, tak jak już mówiłam, pod stałym kontaktem i do stałej dyspozycji ze strony mieszkańców i również państwa. Myślę, że ten temat wyczerpałam, więc pozwolę przejść sobie do... Pani kierownik, jeszcze może tutaj mieszkańcom dopowiedzieć, że też nie wszystkie chodniki są poza zarządem gminy i czy tam wspólnot albo spółdzielni, tylko na przykład przy drodze krajowej należy to odśnieża to krajówka bądź DSDiK. Oczywiście, zgadzam się, więc może tak dla przypomnienia. Chodniki, które znajdują się i które zostaną przedstawione na załączniku graficznym należącym do gminy Lubawka, odśnieżane są przez pracowników i firmy, z którymi mamy podpisane umowy. Na terenie gminy znajdują się również drogi znajdujące się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Za te chodniki, które leżą bezpośrednio przy tych drogach, odpowiadają firmy, które mają podpisane umowy z odpowiednim zarządcą drogi.
Kolejnym organem są drogi powiatowe i te chodniki również powinny być utrzymywane przez zarządcę. No i to samo dotyczy również budynków i obiektów znajdujących się na terenie naszej całej gminy. Dodatkowo chciałabym jeszcze przypomnieć o jednej rzeczy. Na zimowe utrzymanie w chwili obecnej mamy przeznaczone 720 tysięcy. Każdy wyjazd, każda godzina, w której wysyłamy wykonawców, jest liczona. Także też proszę Państwa o to, żebyśmy mieli szacunek do pieniędzy, którymi też dysponujemy. Bo w momencie, jeżeli wyczerpiemy cały worek i pulę pieniędzy, którą na zimowe utrzymanie, może nam zabraknąć na wkłady własne do projektów, bądź na wkłady do remontów cząstkowych w trakcie wiosny. Ja tutaj tak tylko to w gwoli przypomnienia, bo możemy wysyłać pana wykonawcę co pół godziny i ja mogę to robić, tylko za każdą godzinę pracy należy mu się odpowiednia stawka, którą płaci w tym wypadku gmina. Może teraz przejdę do... Jeszcze chciałam dopytać, ponieważ pojawiły się takie zarzuty, że mieszkańcy otrzymują odpowiedź, że w trakcie właśnie opadów auta nie mogą wyjechać. Ja jestem po rozmowie z firmą Intertrans, ale czy pani mogłaby odpowiedzieć, dlaczego w trakcie opadów śniegu samochody nie mogą wyjechać w drogę? Bo pojawia się taki zarzut, że co kiedy będzie padało 2-3 dni i samochody nie wyjadą. Jeżeli będzie padało 2-3 dni, to dojdzie do kataklizmu, wtedy będzie zupełnie inna sytuacja i pługi będą wypuszczane i będą wyjeżdżane tak, aby każdy mieszkaniec, tak jak już powiedziałam, bo dla nas jest to ważna sprawa, zarówno dla mnie, zarówno dla pani i dla pana burmistrza, myślę, że dla nas wszystkich tu zgromadzonych, pługi wtedy wyjadą tak, aby i państwo mogli dojechać do pracy, mogli odbić dzieci do szkoły. Jednak zgodnie z umową, ale też zgodnie z rozporządzeniami, które są udostępnione, które jeżeli będzie trzeba, będą również przeze mnie przytoczone, każda droga ma konkretną kategorię. Nasze drogi znajdują się w 5. i 6. kategorii. Zgodnie z umową, jeżeli mamy do czynienia z opadem śniegów, wykonawca ma czas do 2 godzin, aby pojawić się na drogach i przywrócić je do stanu przejezdności. Proszę. Pani radna Aldona Ochmańska w tym temacie. Pani kierownik, jeszcze mam prośbę wspomnieć mieszkańcom, bo niektórzy mieszkańcy wyrzucają swoje zaspy śniegu dosłownie na ulicę. To jest tak niebezpieczne. Proszę o tym wspomnieć, bo zagraża zdrowiu i życiu. Takie zgłoszenia również od dobrego tygodnia mamy. Sąsiedzi dzwonią się, skarżą, ale również skarżą się nasi wykonawcy. Właściwie w tym roku jest to jeden wykonawca, pan Dawid Karst, Intertrans, z siedzibą w Janiszowie, że mieszkańcy odśnieżają chodniki, zamiast zagospodarować śnieg w obrębie własnej posesji. Ja nie mówię o tym, żeby zasypywać sobie dojście do domu. Przerzucają śnieg na drogi, które stanowią własność gminy. Ja bardzo bym tu prosiła o to, żeby mieszkańcy do takich czynności nie dopuszczali. Dbajmy wszyscy o swoje własne bezpieczeństwo. Jeszcze pan radny Piotr Wiktorowski. Panie kierownik, ja chciałbym zapytać, wiadomo, ta droga nie dotyczy pod urząd gminy, ale o drogę tutaj, ten odcinek z Kamiennej do Lubawki S3. Czy poprzez urząd gminy nie można by było jakoś zainterweniować? Dlaczego ten odcinek z Kamiennej do Lubawki, a już później dalej to w kierunku Bolków, Jawor, Legnica, to tamte odcinki są elegancko utrzymane, ale do nas tutaj z Kamiennej Góry do Lubawki to jest tragedia. Oczywiście na to pytanie też odpowiem. Takiego nadzoru również dokonujemy, bo to, że na naszym terenie mamy podpisaną umowę, konkretnie w gminie Lubawka, z wykonawcą, który odpowiada za utrzymanie dróg stanowiących własność gminy Lubawka, również podejmujemy rozmowy z zarządcami innych dróg, bo gmina Lubawka to nie tylko drogi stanowiące naszą własność, ale również drogi, które stanowią własność innych zarządców. Telefony i komunikaty zostały już kilkakrotnie przekazane. Osoby, które są odpowiedzialne za całodobowy nadzór, zobowiązały się do tego, że poprawią jakość świadczonych usług. My oczywiście też tutaj chciałabym
powiedzieć, że dokonujemy codziennej kontroli dróg. Dzisiaj w terenie byłam ja i sprawdzałam, jak wyglądają drogi i chodniki. Wczoraj w terenie była pani Agata Sosnowska razem z wykonawcą. Z każdego dnia robimy dokumentację fotograficzną i filmy, ponieważ dochodzi również do sytuacji, w których mieszkańcy mogą swobodnie korzystać z chodników, a mimo to dostajemy wezwania, że nie można tego zrobić. Dobrze, dziękuję. Myślę, że temat odśnieżania i utrzymania chodników i dróg został wyczerpany. Proszę dalej. W zakresie monitoringu na Florianie przez firmę Tauron dopiero tydzień temu wykonane zostało przyłącze. W chwili obecnej mamy oczekiwać na kartę, która zostanie do kamer dostarczona. Przed chwilą rozmawiałam z wykonawcą, który te karty zamontuje. W przeciągu tygodnia powinna być już sytuacja rozwiązana i monitoring uruchomiony. Zakręt za kamieniołomami. W tej kwestii chciałabym powiedzieć, że też wielokrotnie tą drogę pokonuję. Też zdaję sobie sprawę, że często dochodzi tam do sytuacji, w których może dojść do zagrożenia dla osób poruszających się samochodami. Chciałabym tutaj Państwa uspokoić, bo kilkakrotnie już podejmowaliśmy rozmowy, zwracaliśmy uwagę. Mamy jakby informację, że problem zostanie rozwiązany i tutaj też zobowiązuję się, że wystąpimy z oficjalnym pismem. Monitujemy na bieżąco, bo to też jest naprawdę bardzo ważny temat. Mapa zimowe, utrzymanie dróg, udzieliłam odpowiedzi odnośnie wiaty w Chełmsku Śląskim i odtworzeniu przystanku przy Polenie w Miszkowicach. To już temat był kilkukrotnie poruszany i taka informacja była przekazywana. W miesiącu styczniu rusza możliwość o aplikowanie środków w ramach programu Feniks, w którym gmina Lubawka również została uwzględniona. O takie środki będziemy się ubiegać. Wiaty zostaną również uwzględnione, tylko tutaj odnośnie wiaty w Chełmsku Śląskim gmina będzie musiała uzyskać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, bo wiata stanowi własność powiatu. Przetarg na ulicę Sądecką, czy zostanie rozstrzygnięty, czy nie zostanie rozstrzygnięty. W chwili obecnej nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jak zakończy się postępowanie w zakresie przebudowy budynku mieszczącego się przy ulicy Sądeckiej w Chełmsku Śląskim. W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do wykonawcy z pismem w zakresie przedstawienia materiałów dowodowych i dokumentów, które pozwolą stwierdzić, czy spełnia on założenia postawione przez gminę w postępowaniu. Osobiście bardzo chciałabym, żeby temat zakończył się pozytywnie, żeby została podpisana umowa, wykonane roboty budowlane, tylko różnica, którą w tej chwili mamy pomiędzy kwotą zabezpieczoną w budżecie, a środkami, które mamy przeznaczone, to blisko 500 000. Decyzje o tym, zresztą jeżeli będzie taki wniosek o zwiększenie, na pewno będą Państwo o tym poinformowani jako pierwsi, bo to do Państwa też zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych uchwał, będą Państwo o tym poinformowani. Padło też dzisiaj pytanie, dlaczego nie wymagamy wadium. Żeby nie mówić o tym zbyt długo, prawo zamówień publicznych, które obowiązywało do roku 2021, nakładało na zamawiającego zgodnie z artykułem 224 wymagania takiego wadium. W chwili obecnej to zamawiający sam jako organ, który udziela zamówienia, decyduje o tym, czy takie wadium powinno być wymagane, czy nie. Wadium nie zawsze jest środkami, które po realizacji zamówienia gmina może zatrzymać. Są konkretne przesłanki, które przytoczone są w tej ustawie. Nie będę tego przytaczała, bo uważam, że nie jest to też miejsce aż na takie wywody. Muszą być konkretne podstawy do tego, abyśmy takie wadium mogli zatrzymać. My w tym postępowaniu wymagamy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%. Dodatkowo wymagamy od wykonawcy tego, żeby wykazał się, że posiada odpowiednie środki finansowe. Myślę, że wadium w tym wypadku mogłoby, i to nie jest tylko moje zdanie, konsultowałam to również z panią, która od lat zajmowała się, w tej chwili jest już na emeryturze, zamówieniami publicznymi w Jeleniej Górze i przeprowadzała dużo większe
przetargi niż my przeprowadzamy w gminie, mogłaby potencjalnych wykonawców przestraszyć, bo są to kolejne pieniądze, które muszą wpłacać na poczet gminy, które tak na dobrą sprawę mogą zostać w pewnym momencie im zabrane. W każdym postępowaniu kierujemy się indywidualnością i podejściem do sprawy w sposób rzeczowy i uważam, że akurat w tym wypadku wadium nie było najważniejszą podstawą do tego, żeby żądać go od wykonawcy. I ostatnie pytanie, kiedy przetarg na Wodkan? Przepraszam, to było następne. W dniu dzisiejszym otrzymałam przygotowaną specyfikację warunków zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, przygotowaną umowę przez naszego radcę prawnego. W dniu jutrzejszym mam otrzymać od pana Andrzeja Danileckiego PFU z adnotacją, bo wymagało ono poprawek po mojej sugestii. Jeżeli otrzymam to jutro rano, postaramy się, albo najpóźniej w poniedziałek postępowanie zostało ogłoszone na platformie, gdyby w razie niepowiodzenia konieczne było powtórzenie całego postępowania. Także działamy i staramy się być gotowi w każdej inwestycji. Odnośnie zapytań pani Aldony Ochmańskiej, bo to było już ostatnie pytanie, faktycznie do Biura Rady została udzielona odpowiedź, w którym wskazałam, że na odrębnym piśmie zostanie pani radna poinformowana o rozwiązaniu sprawy. Takie pismo oczywiście złożymy, tylko tu chciałabym przypomnieć też o jednej sprawie, że razem z panią Agatą Sosnowską byłyśmy w terenie, pani Aldona i pan Sołtys byli również z nami. Był z nami również mieszkaniec, który zgłaszał problem. Zgłosiliśmy to również do pana Mikołaja Gawłowskiego, czyli firmy, która wykonywała, do pani Justyny Polak, która jest zarządcą drogi. Temat będzie rozwiązany. Odpowiedź zostanie przekazana do środy na piśmie, do Biura Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani kierownik za wyczerpujące wypowiedzi. Bardzo proszę, pan kierownik Ireneusz Korziński. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, szanowna rado. Odpowiem na pytanie pana radnego Piotra Wiktorowskiego w sprawie zwrotu podwyższonej wartości użytkowej lokalu użytkowego. Chciałbym przypomnieć państwu, że regulują to przepisy ustawy, kodeks cywilny, uchwały Rady Miasta, jak umowy z najemcą z 2009 już roku. W tym wypadku chcę państwa poinformować, że prowadzone były postępowania zarówno powołanej komisji przez panią burmistrz tutaj w Urzędzie Miasta od 3 lat już, jak również postępowania sądowego. Postępowanie sądowe zakończyło się zwrotem poniesionych nakładów użytkowych na danym lokalu. Chcę państwu zwrócić uwagę, że nakłady, które będą zwrócone na ten lokal, nie przewyższają 50% wartości według operatu szacunkowego tego lokalu użytkowego. Dziękuję bardzo. Panie kierowniku, a czy od tego wyroku sądu może się pan odwołać? Możemy się odwołać jeszcze od tego wyniku sądu. Niemniej jednak mamy opinię prawną naszych prawników uwzględniającą, że są to kwoty nakazane, należałoby wypłacić i sprawę po prostu zamknąć, nie podrażać więcej kosztów sądowych ani zastępstwa procesowego sądowego. Jest to kwota adekwatna do wartości użytkowej tego lokalu użytkowego. Dziękuję. Pan radny Piotr Wiktorowski, proszę. Panie kierowniku, ale sporządzając taką umowę tego najmu tego lokalu, to nie można się było w taki sposób zabezpieczyć, jeżeli na pewno była jakaś tam wiedza, co tam będzie robione, jaki tam będzie remont. Były na pewno jakieś zwolnienia też pewnie może z czynszu, z podatków być może, nie wiem, czy takie rekompensaty, które, czy w ogóle świadczyła gmina takie rekompensaty dla tego dzierżawcy, czy nie? Czy miał jakieś zwolnienia i mimo tego jeszcze po prostu żądał takiej kwoty? Jak państwu tłumaczyłem, panie radny, panu też,
To wynika z umowy, która została podpisana. Wszelkie aspekty były uwzględniane i to rozpatrywał sąd, który również uwzględniał wszystkie te nakłady, które zostały poczynione i zwolnienia, które były przez gminę również w tym okresie nakładane na najemcę tego lokalu. Czy nie można rozumieć, że umowa była źle sformułowana, niekorzystnie dla nas? Umowa, jak i uchwała Rady Miejskiej była akceptowana przez ówczesnych radców prawnych, jak również przez Radę, której wtedy Pan też uczestniczył w tej Radzie, i ta uchwała z roku 2009, ona była tym przedmiotem rozstrzygania sporów pomiędzy najemcą a właścicielem lokali, czy to mieszkalnych, czy użytkowych. Co prawda tak, radni głosują nad uchwałą, ale jednak projekt umowy i opiniowanie radców prawnych no praktycznie no jest zawsze poza radnymi, nie? Czyli nie wiemy dokładnie. Ja bym miał taką prośbę, można było, aby uzyskać kopię tej umowy, żeby się z nią zapoznać, jak ona była sformułowana i zaopiniowana. Jak najbardziej. To dziękuję jest bardzo. W postępowaniu sprawy także. Każdy z Państwa radnych będzie mógł mieć wgląd do akt sprawy, która została zakończona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie kierowniku. Wysoka Rado, wyczerpaliśmy odpowiedzi na pytania. Przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad. Jest to punkt dyskusja nad projektami uchwał oraz przyjęcie uchwał w sprawie. Przechodzimy do podpunktu 7.1. Jest to uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024. Liczba dziennika 325. W tym momencie treść projektu uchwały jest wyświetlana. Została omówiona na posiedzeniu komisji łączonych Rady Miejskiej. Czy macie Państwo radni jakieś pytania do treści projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Już. Dziękuję, stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Podpunkt 7.2. Uchwała w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Liczba dziennika 337. W tym momencie treść projektu uchwały jest wyświetlana. Treść projektu uchwały była omawiana na posiedzeniu Komisji Łączonych. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, uwagi bądź wnioski do treści projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie wyrażania zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz sołectwa Uniemyśl. Liczba dziennika 330. Treść projektu uchwały w tym momencie jest wyświetlana. Została omówiona na posiedzeniu Komisji Łączonych. Czy macie Państwo radni jeszcze jakieś pytania, wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze dwóch radnych, proszę sprawdzić terminale. O, skoczyło. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej. Liczba dziennika 344. W tym momencie treść projektu uchwały jest wyświetlana. Została omówiona na posiedzeniu Komisji Łączonych. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej.
Liczba dziennika 345. Treść projektu uchwały w tym momencie jest wyświetlana, została omówiona na posiedzeniu komisji łączonych. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały, który został omówiony na posiedzeniu komisji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za podjęła uchwałę. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Liczba dziennika 346. Treść projektu uchwały została omówiona na posiedzeniu komisji łączonych Rady Miejskiej. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o sprawdzenie jeszcze terminali, bo jeden głos został jeszcze nieoddany. Wskoczyło, dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 9/238/05 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielanie, rozliczanie i kontroli wykorzystanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy. Liczba dziennika 348, treść projektu uchwały w tym momencie jest wyświetlana, została omówiona na posiedzeniu komisji łączonych. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubawka. Treść projektu uchwały została omówiona na posiedzeniu komisji łączonych. Liczba dziennika 352. W tym momencie jest wyświetlana treść projektu uchwały. Czy macie Państwo jeszcze jakieś wnioski, uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie ustalenia hejnału gminy Lubawka. Liczba dziennika 353. Treść projektu uchwały w tym momencie jest wyświetlana. Została omówiona na posiedzeniu komisji łączonych. Premiera odbyła się 11 listopada. Mieszkańcy mieli możliwość odsłuchania. My jako radni również na posiedzeniu komisji. Czy Państwo radni macie jakieś pytania, uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, czyli mamy hejnał Rady Gminy Lubawka. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała oczekiwana przez większość mieszkańców w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Lubawka na rok 2024. Jest to nowum. Jak gdyby w naszej gminie z zamrażarki przewodniczącego wyjechała uchwała, powiem kolokwialnie, połączona została, omówiona razem z burmistrzem. To jest wspólna pierwsza taka uchwała. Mam nadzieję, że nie ostatnia w gminie Lubawka, że przewodniczący razem z burmistrzem będą występować z uchwałami tutaj przed Wysoką Radą. Liczba dziennika 357, treść projektu jest wyświetlana, została omówiona, jest tutaj regulamin i wszystkie załączniki. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania, uwagi do treści projektu uchwały? Ja tylko tutaj dla mieszkańców miasta Lubawka przypomnę, że, raczej poinformuję, że kwota, na jaką opiewa budżet obywatelski, będzie to 120 tysięcy do dyspozycji przez mieszkańców, o ile zostanie uchwała podjęta. Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do
głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2024. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Lubawka, posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Liczba dziennika 331. Treść projektu uchwały w tym momencie jest wyświetlana. Została omówiona na posiedzeniu komisji. Czy macie Państwo jeszcze jakieś wnioski, uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za została podjęta. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Liczba dziennika 332. W tym momencie treść projektu uchwały jest wyświetlana. Została omówiona na posiedzeniu komisji. Czy macie Państwo jeszcze jakieś uwagi bądź wnioski do treści projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Liczba dziennika 333. W tym momencie treść projektu uchwały jest wyświetlana. Został omówiony na posiedzeniu Komisji Łączonych Rady Miejskiej. Czy macie Państwo jeszcze jakieś wnioski bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 11 głosami za podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie prowadzenia zmian w budżecie gminy Lubawka na rok 2023. Proszę o wyświetlenie treści projektu uchwały. Jest to uchwała z autopoprawką, dlatego bardzo proszę panią skarbnik o krótkie omówienie zmian, które nastąpiły od momentu posiedzenia komisji. Proszę Państwa, autopoprawki już zostały omówione na komisji. Tutaj jedna rzecz, która jest nowa, to w momencie, kiedy obradowaliśmy na komisjach, został złożony wniosek o dofinansowanie do budowy studni. W związku z tym pierwotnie było skreślenie, zmniejszenie zadania o 10 tysięcy, w tej chwili zmniejszenie zadania o 5 tysięcy. Pozostałe zmiany, jakie zostały wprowadzone, zostały na komisjach omówione już w momencie omawiania głównej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do treści projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska 6 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 4 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie. Przechodzimy do treści projektu następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawka, liczba dziennika 351. Treść projektu uchwały w tym momencie jest wyświetlana. Została omówiona na posiedzeniu Komisji Łączonych. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania bądź uwagi do treści projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy 7 głosach za, przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się uchwała została podjęta.
Wysoka Rado, wyczerpaliśmy blok uchwał. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Są to wolne wnioski, informacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Mariusz Brzyzny. Dziękuję, panie przewodniczący. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować pani kierownik inwestycji i wszystkim osobom, którzy do tego się przyczynili. 2 lata walki o lampę. Lampa stoi, świeci bezpiecznie, ładnie. I bardzo dziękuję jeszcze temu panu, który wymieniał ten słup i usunął tą usterkę w ciągu pół godziny. Powiedział, że można było zrobić to w pół godziny, a pan radny walczył o to 3 lata. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Proszę bardzo, pani kierownik, ad vocem myślę. Ja tylko krótko, bo powiedział pan temu panu, a ja oficjalnie chciałabym podziękować tutaj za pomoc, bo myślę, że się należą firmie Elmel, pracownikom i właścicielowi panu Emanuelowi Kaczmarczykowi za szybką reakcję, za szybkie reakcje zresztą na wszystkie usterki, które są zgłaszane i za również dobrą współpracę tutaj z Urzędem Miasta Lubawka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wysoka Rado, wszyscy obecni, bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na sesję. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam 14. sesję Rady Miejskiej w Lubawce.